tej części świetlicy. Dla jasności. W ogóle Pan nie jest właśnie. Dlatego mówię, nie jesteśmy właścicielami. Mówię jasno, nie jesteśmy właścicielami tamtej części. Własność jest gminna w dalszym ciągu, nie nasza. My mamy ją jako użyczenie na czas prowadzenia działalności. I to wszystko. Pan wójt w każdej chwili może nam wypowiedzieć umowę użyczenia i my likwidujemy świetlicę. Jeśli Państwo bardzo tego chcą... To jest propozycja? Jeśli Państwo tego bardzo chcą, może Pan da skończyć, proszę Pana, to macie zebranie miejskie, podejmijcie taką uchwałę i zgłoście to do Pana wójta. Umowa na użyczenie tego i prowadzenie działalności jest co roku ogłaszana. W konkursie my zgłaszamy się do konkursu na prowadzenie świetlic na terenie gminy. Możemy go wybrać? Nie musimy go wybrać. W tym roku wybraliśmy i prowadzimy. Świetlice na terenie gminy. Pan wójt i rada gminy powierza nam mienie. My staramy się o nie dbać, zatrudniając odpowiednie osoby. I zapewniają dzieciakom opiekę zgodnie z ustawą tą, która nas obowiązuje. I Państwa też. Nawet nam zawężono tą działalność, ale to już nie ani wasza, ani nasza wina. Tak, taka jest niestety sytuacja w kraju. Zatrudniamy, żeby wyjaśnić, bo tam były problemy. Zatrudniamy osoby zgodnie z ustawą. Muszą mieć odpowiednie wykształcenie. Jeśli nie mają wykształcenia pedagogicznego lub psychologicznego w stosunku wyższego, wystarczy, że pracują co najmniej 3 lata z dziećmi. Udokumentowana praca 3 lata z dziećmi i jest nad tą osobą kierownik z wyższym wykształceniem. I taka sytuacja jest tutaj. Jeśli ktoś potrzebuje, nie ma problemu, możecie sprawdzić sobie dokumenty. Co jeszcze mamy? Czy może pracować? Czy może pracować pani radna, nie łamiąc prawa? Może. Pan mówi o 4 prawnikach, a ja mówię o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Może. Dlatego, że pani nie pracuje na mieniu gminy. A my jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która z tej działalności nie osiąga zysku. Bo my nie jesteśmy na to, żeby osiągnąć zysk. To nie jest ani wioski, nie jest gminy, to czyje to jest? Ale czy pan odpowiada na inne pytanie? Ja odpowiadam na zupełnie inne pytanie. Ale proszę, to samo. Poprosimy, żebyśmy mieli jasną sytuację. Wszystko to, co tu się znajduje, należy do gminy, tak? My jesteśmy, tutaj gośćmi i realizujemy zadanie zlecone przez gminę, tak? Do realizacji tego zadania zatrudniamy panią Jolantę Kieres. Zgodnie z przepisami może zajmować stanowisko powodu, tak? I na tym się sprawa kończy. Jeżeli są rozbieżności, czy pani Kieres jako radna może pracować, czy nie, my mamy opinię prawną, że może. Państwo mogą to sprawdzić, tak? Nasza opinia prawna jest złożona przez prawnika. Może dlaczego? Dlatego, że nie prowadzona jest tu działalność gospodarcza, ani przez panią Kieres osobiście, ani przez Towarzystwo Przyjaciół Gminy, tak? Po drugie, z tego nikt nie czerpie zysku finansowego, tylko my prowadzimy to jako organizacja pożytku publicznego na rzecz Państwa dzieci, Państwa tutaj również rodzin. Każdy z tej wioski może skorzystać tutaj z zajęć prowadzonych w tych godzinach, które jest otwarte. My jesteśmy tutaj w godzinach otwarcia, a co się dzieje później, to już nie jest nasze, tak? Czy to będzie